Słuchajcie, parę lat temu, bo dokładnie 7 lat temu, w 2014 roku kręcono Interstellar, Chris Nolan zabrał całą ekipę do Kanady i tam była jedna scena, kiedy Cooper ściga drona i go przejmuje właśnie w polu kukurydzy. Słuchajcie, co ciekawe, jeżeli chodzi o tę historię, ekipa filmowa nie mogła znaleźć takiej miejscówki, więc postanowili, jako że film miał duży rozmach, znaleźć pole, wynająć pole i obsiać to pole kukurydzą. I w ten sposób Chris Nolan znalazł miejsce do tej kultowej sceny ścigania drona właśnie. A ja dzisiaj polatam dronem nad polem kukurydzy, zobaczymy jak wygląda to z lotu ptaka i jak widział to dron w Interstellarze. Do dzieła zatem.
jest szansa, że za chwilę będzie trochę lepsze światło, bo na razie jest kiszka. Przeleciałem dwa razy, jest tak sobie. W każdym razie, wracając do filmu, budżet Interstellara wyniósł 165 milionów dolarów, a uprawa tego pola 100 tysięcy dolarów. Całkiem niezła, nie? Inwestycja jak na uprawę. Natomiast Nolan twierdził, że cały manewr przyniósł zyski. Jestem ciekaw, czy tak faktycznie było. Na pewno to, co jest charakterystyczne i to, co przejdzie do historii kina, to jest ten pościg Coopera za dronem właśnie poprzez pola owsiane kukurydzą. Genialnie. No ale nie ma co, słuchajcie, mamy drona, mamy kukurydzę, zatem lecimy.